Okej, opowiem wam dzisiaj historię, która drzemie we mnie już od wielu lat. Właściwie to od wielu lat zmagam się z pewnym problemem. Szczególnie nasilił się on ostatnio. Dziś przedstawię wam historię, jak pokonałem własną kreatywność. Ostatnio zmagam się z pewną blokadą. Blokadą, która blokuje moją kreatywność. Nie potrafię stworzyć niczego kreatywnego. Szukam. Byłem już dosłownie wszędzie. Ale nigdzie nie znalazłem odpowiedzi na to, co zrobić, aby tą kreatywność z powrotem wyzwolić. Wtem przypomniałem sobie jedną bardzo ważną rzecz, że przecież parę lat temu drzemała we mnie olbrzymia kreatywność. Robiłem rzeczy niestworzone. Potrafiłem wymyśleć naprawdę kreatywne twory. W tym momencie jednak drzemie we mnie jakaś blokada, której nie mogę się wyzbyć. Lecz dziś opowiem wam historię o tym, jak wróciłem do stanu, w którym z powrotem jestem kreatywny. Zapraszam was do oglądania mojej historii. Zacznijmy więc od samego początku. Zacząłem szukać w mojej głowie jakiejś myśli, która przybliży mnie do sukcesu. Ale stwierdziłem, nie, trzeba zabrać się do działania. Wykorzystując wujka Google, postanowiłem znaleźć powód mojego braku kreatywności. Wpisywałem hasła, które miały mnie do tego przybliżyć, ale niestety wujek Google nie miał dla mnie odpowiedzi. Wpisywałem coraz to bardziej wymyślne hasła. Chciałem znaleźć odpowiedź na moje pytanie. Niestety, wujek Google nie chciał odpowiadać. Wtem zdarzyła się rzecz niespotykana. Jedząc jabłko w kuchni, wpadł mi do głowy fenomenalny pomysł. No tak, przecież kluczem jest przeszłość. Musiałem odnaleźć staradawny artefakt, który krył się w mojej szafie. Czym prędzej udałem się do salonu i... No tak, za starymi księgami krył się... Właśnie on. Artefakt kreatywności. Hej, witam was w dzisiejszym filmie. Jak wam się podobał wstęp? Wiem, był bardzo dziwny i może być trochę niezrozumiały. Jeśli nie zrozumieliście, to spokojnie, za chwilę wszystko się wyjaśni. Słuchajcie, to był tak naprawdę wstęp do vloga. Wyszedłem na dwór, bo stwierdziłem, ładna pogoda, czemu by nie rozpocząć na dworze? I powiem wam tak, zacząłem nagrywać tego vloga tydzień temu i kompletnie nic się w nim nie dzieje. W końcu wpadłem na super dziwny pomysł. Nagram historię jakąś. No i nagrałem. I to jest dosyć dziwne. Może być dla was trochę niezrozumiałe, więc ja postaram się wam wszystko zaraz wytłumaczyć. Więc słuchajcie, kupiłem sobie parę dni temu obiektyw. Taki obiektyw Helios, jakiś tam 58 mm, fajny, super obiektyw sprzed naprawdę. Nie wiem dokładnie, kiedy on był wyprodukowany, ale ten model był produkowany już parędziesiąt lat temu, więc nie zdziwił mi się, jeśli ten też jest właśnie na tyle stary. No i właśnie, stwierdziłem, że nagram do tego jakąś ciekawą historię. Wiem, że ona jest trochę dosyć głupia i niezrozumiała, ale chciałem zobaczyć, jak mi to wyjdzie. No i nawet nie było źle, co? Więc w dzisiejszym odcinku odpakujemy obiektyw, no i jeszcze parę ciekawych rzeczy się zdanie, ale żeby to się stało, musimy się teraz cofnąć parę dni do tyłu. Słuchajcie, za chwilę lecę do fryzjera, muszę teraz zjeść zupę. Jest dosłownie godzina 16:30, no i o 16:00 są mówione do fryzjera. Szybko muszę zjeść zupkę, ale mam coś, na co czekałem od paru dni, ponieważ zamówiłem sobie obiektyw. Obiektyw do mojego aparatu, ten obiektyw jest dosyć stary, ponieważ to jest obiektyw do Zenita sprzed paru dziesięciu lat. Za chwilę sobie go odpakuję i jestem bardzo podekscytowany, dlatego włączyłem vloga, mówię, a nagram sobie, w ogóle mam tutaj jeszcze choinkę. Przestawiłem ją z tego miejsca, w ogóle zamontowałem green screena. Wiele by opowiadać, ale oczywiście na green screenie nagrywać nie będę, bo nie lubię tego efektu. W każdym razie, przejdźmy do całego odpakowania, bo tam na biureczku mam wszystko przygotowane, mam trochę syf, więc wybaczcie. Dobra, więc tutaj mam dwie rzeczy. Najpierw jest taka malutka paczuszka, mianowicie w tej paczce mamy prawdopodobnie adapter do tego obiektywu, no bo przecież to jest obiektyw sprzed lat i nie pasują do mojego aparatu. To jest chyba adapter, tak mi się przynajmniej wydaje. Nie wydaje mi się, żeby to mogło być co innego, więc... Wow! To jest clue naszego dzisiejszego projektu. Dobra, ja nie wiem, nie umiem robić unboxingu, więc wybaczcie, pewnie nie słychać nic, bo szelest jest. To jest takie małe coś, więc nie spodziewam się cudów, ale to ma tylko spowodować, że będę mógł zamontować obiektyw do mojego aparatu. Więc zarobiliście, w ogóle cieszę się, bo jest 34 poła, mam za 20 parę minut być u fryzjera. Czy muszę zjeść zupę? Dobra, to jest... Ej, myślałem, że to jest plastikowe, a to jest metalowe. Albo z takiego mocnego plastiku. No i uwaga, w takim profesjonalnym pudełku, to jest używany, czego się spodziewać, zupy z naszej kuchni. Fantastycznie zapakowane, nieważne, ale obiektyw jest. Więc to, co jest najważniejsze, mamy... Ło, jak on został zamontowany. Aha, bo to jest razem z tym, jakby znak krętko? O co tu chodzi? Okej, to chyba pasuje po prostu. No i mamy obiektyw. Dobra, ja go za chwilę zamontuję i wracam.
wracam do. No dobra, jeszcze go nie zamontowałem, ale robię vloga, więc powinienem robić wszystko to, co się robi na vlogach, więc zjem zupę przy was. Ale nie zamontuję tego obiektywu, gdyż po prostu jest on zbyt... On ma 58 mm, więc wyglądałby mniej więcej tak, no. Do vlogów raczej średnio, więc zapraszam was, zjedzmy razem zupkę! Od fryzjera i wyglądam następująco. O Jezus Maria, kto mnie tak łokciął? Więc przetestowałem obiektyw, spakowałem go z powrotem do tego pudełka, ponieważ wymaga on pewnej modyfikacji. Czytałem wcześniej na ten temat, lecz myślałem, że to mnie nie będzie dotyczyć, jednak mnie to dotyczy. Mianowicie w tym obiektywie jest taki pewien, nie wiem jak to nazwać, bolec? Kolec? Stolec? Bolec. Który odpowiada za to, że przesłona może się ruszać, nie wiem czy wiecie o co chodzi. Muszę go zmodyfikować w pewien sposób, żeby działał poprawnie w 100%, ponieważ jest to stary obiektyw. Więc do tematu prawdopodobnie wrócę, jak to już zrobię i będę się zachwycał tym wspaniałym obiektywem. Ale oczywiście sprawdzian z matematyki jutro sam się nie napisze, więc trzeba się teraz iść pouczyć i wrócę do was, jak będę już gotowy. W ogóle tak korzystając, zapraszam was jeszcze na mojego Instagrama. Tutaj macie teraz, wyświetlam się xkaskę. Zapraszam was na Instagrama, bo brakuje wam bardzo niewiele do 400 obserwujących, a byłoby fajnie, jakbyście zaobserwowali, bo teraz ciekawe foty tam wrzucam, bo teraz jak mam ten obiektyw, to nawet fajne zdjęcia mogę robić, no. Już wrzuciłem jedno dzisiaj, więc możecie sobie zerknąć. Polecam, serdecznie zapraszam. W ogóle nie wiem, czy wam już mówiłem, ale przymierzam się do zrobienia parodii Gonciarza. Jakiś rok temu, w marcu, Gonciarz na swoim kanale powiedział, że o, zróbcie podróbkę Gonciarza. No i ja już tak się przymierzałem do tego od paru miesięcy, żeby to zrobić, ale nie mam skilla w tych robieniu tych vlogów. I zacząłem to robić w lipcu chyba bodajże, albo w sierpniu, no ale nic mi z tego nie wychodziło. Ostatnio mnie natchnęło, mówię, zrobię to. Zrobię to choćby dla własnej jakby takiej wewnętrznej potrzeby, że muszę to zrobić, żeby się sprawdzić, żeby zobaczyć jak to się robi. Dlatego kupiłem już bilety do Japonii, no bo jak już robić parodię Gonciarza, to z rozmachem, tak? Prawda? Prawda? No. Nie no, oczywiście żartuję, biletów do Japonii nie kupiłem, ale kupiłem sobie okulary Gonciarza. No, to już jest coś, to już jest coś. Teraz będę mógł już zaczynać, tak, tylko muszę czekać miesiąc, że przyjdą z Chin, super zabawienie. No, ale wiadomo, to tylko okulary, żeby wyglądać choć troszeczkę bardziej gonciarzowo. Więc brakuje mi już tylko umiejętności w samym vlogowaniu, ale myślę, że mam ponad miesiąc i to spokojnie się zmieni, ponieważ teraz mam energię i w ogóle... No dobra, nie umiem totalnie grać na pianinie, okej? Dobra, zgadnijcie w komentarzach, co to był za utwór. No, to jest jeden z dwóch utworów, który umiem zagrać. I to by było na tyle, co umiem. Także pianino jest, ale co z tego, jak się nie umie z niego korzystać? No co, no nie jestem może takim muzycznym śpirem jak Szczypcą, to, ale za to umiem grać na tych... umiem strykać albo grać na nerwach, to jest idealne dla mnie. Więc dzięki za oglądanie tego vloga, mam nadzieję, że wam się podobało, no i widzimy się w kolejnych. Już niedługo, w kolejnych filmach, będzie teraz ciekawa seria, teraz między drzewami się przedzieram. Dzięki za oglądanie, stawcie łapkę w górę, no i trzymajcie się, pa pa!